Grzesiu, po raz drugi udało Ci się zdobyć tą nagrodę, chyba najbardziej prestiżową, na gali Złotych Buków. Jak się z tym czujesz? Jestem bardzo szczęśliwy. Oczywiście jest to docenienie gdzieś tam trudów, tej ciężkiej pracy. Bardzo, bardzo mi miło, że ten wybór, na ten wybór złożyli się wszyscy kibice, którzy gdzieś tam mają w sercu GKS Katowice. Jestem ogromnie szczęśliwy, ale gdzieś tam to nie jest tak, że gdzieś tam popadam w furę optymizmu, że teraz już wiem, że mi się wszystko należy. Oczywiście podchodzę do tego spokojnie, to wszystko jest miłe, ale to jest na chwilę. Także dzisiaj jest chwila czasu, żeby się tym wszystkim pocieszyć, ale gdzieś tam w styczniu, jeżeli wrócimy już do treningu, bo te treningi nasze już się skończyły, będę robił po prostu swoje i nie będę zastanawiał się nad tym, czy byłem dwa, czy trzy razy piłkarzem roku, czy mogłem wygrać w tej czy innej kategorii, to absolutnie dla mnie nie będzie miało znaczenia. No właśnie, nominowany byłeś praktycznie w każdej kategorii, bo aż w trzech kategoriach. Powiedz mi, czy czujesz, nie wiem, jakiś niedosyt z powodu przede wszystkim chyba tej bramki, no bo dla napastnika bramki są najważniejsze. No zgadza się, natomiast ja gdzieś tam dzisiaj mówiąc w szatni, myśląc o tym wszystkim, doszedłem do wniosku, że ja ładnych bramek nie strzelam, a Adrian uderzył fantastycznie, także wydaje mi się, że wybory, które były na gali Złotych Buków, były absolutnie trafne. Ja też bym tak zagłosował, także w żaden sposób, nawet jeżeli byśmy dołożyli dwie czy trzy bramki, nie mógłbym konkurować z Adrianem, bo uderzył fantastycznie, także gratuluję mu, bo zrobił to rewelacyjnie. Powiedz mi jeszcze jedno, jak zamierzasz spędzić ten wolny czas teraz świąteczny? No na pewno poświęcę się rodzinie, bo gdzieś tam przez ten rok treningów gdzieś tam byłem bardzo dużo czasu niedostępny w tym domu, także teraz na pewno będę chciał odciążyć swoją żonę, która gdzieś tam przez ten rok wzięła na siebie ciężar wychowania syna, także grudzień jest dla niej, jak najmocniej będę mógł, to będę się starał pomóc jej, żeby ona wypoczęła i żeby nabrała sił na kolejny rok, bo od stycznia zaczynamy znów. Wydaje mi się, że walka o najwyższe cele, bo te 9 punktów to jest nie najlepsza, ale dobra pozycja wyjściowa.